dzieci ze mną lepiej lub gorzej, może spróbować se, jak chce. Bożenki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Pokazały w misternie wykonanych wieńcach bożynkowych kryje się nie tylko radość z pomyślności zakończenia żniw, ale też wdzięczność za zbiory i przede wszystkim mozolną pracę i codzienną troskę oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji. Panie Wójcie, gospodarzu naszej gminy, przyjmij ten bokon chleba jako owoc ciężkiej pracy tegorocznych żniw. Proszę, dziel go sprawiedliwie, aby go nikomu na stołach nie zabrakło. Niech to bożynkowe święto będzie naszą wspólną radością. Szanowni starości, zgodnie z waszą wolą, z wolą księdza proboszcza, a także zgodnie z moim własnym przekonaniem, przyjmuję ten chleb i będę dzielił go sprawiedliwie, aby nikomu w naszej gminie go nie zabrakło. Dziękuję za owoc waszej pracy. Chłopaki byli, co się sam nie dobili, tylko się jeden dobił i wielką szkodę zrobił. Tylko się jeden dobił i wielką szkodę zrobił. Przyszło mi dziś otwierać tę niezwykłą uroczystość, jaką są dożynki w gminie Biała Podlaska. To dla mnie ogromny zaszczyt, wyróżnienie, powód do dumy. Dożynki to inaczej święto plonów, wieńce. I właśnie za chwilę 17 dumnych delegacji przejdzie przed państwem, prezentując wite z pietyzmem wieńce. To znak, że nasi mieszkańcy chcą i kultywują tradycje naszych przodków, rolników. Dożynki to czas podziękowań. Podziękowań za obfite plony, za żniwa, za owoce ciężkiej pracy rolnika. Gmina Biała Podlaska to gmina w dużej części rolnicza. Dlatego spotykamy się tu dziś, aby podziękować właśnie rolnikom za ich ciężką pracę. Za to, że wykonują ją bez względu na okoliczności, bez względu na trudności, że dają nam chleb, owoce swojej pracy i to, co niezbędne do przeżycia. Szanowni Państwo, jako człowiek ciekawy świata, próbowałem chleba w wielu krajach. Pity, ciabaty, różnego rodzaju inne pieczywa, ale żaden chleb nie smakuje tak jak nasz, polski, tradycyjny, można rzec, bialski chleb. Drodzy rolnicy, w dniu waszego święta życzę wam, życzę nam, abyśmy zawsze mieli polski chleb. Aby chleb był zawsze zrobiony z polskiego zboża, z polskiej mąki. Aby na półkach naszych sklepów zawsze gościła polska, zdrowa, tradycyjna, piękna i smaczna żywność. Szanowni rolnicy, życzę wam także, abyście za swoją ciężką, często wykonywaną w pocie czoła pracę byli sowicie wynagradzani. Aby cenę, którą płacimy w marketach, w sklepach za wasze produkty trafiała przede wszystkim do waszych kieszeni, a nie do kieszeni zagranicznych korporacji. Szanowni Państwo, gmina Biała Podlaska zamieszkiwana jest także przez ludzi niekoniecznie związanych z rolnictwem, którzy chcą czuć się tutaj i mieszkać podobnie jak w mieście. I to jest piękne, że my to potrafimy robić. Że obok rolnika może żyć przedsiębiorca, urzędnik, pracownik zatrudniony w strefie prywatnej,
i że możemy żyć w zgodzie. Możemy się wzajemnie szanować, a mało tego nawet wspierać. Kieruję także swoje słowa do osób niekoniecznie związanych z rolnictwem. Dożynki to zwieńczenie pewnego procesu. To przenośnie dotarcie do mety, osiągnięcie sukcesu. I życzę wam wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby takie dożynki odbywały się w naszym prywatnym życiu, aby spełniały się państwa zamierzenia w każdej strefie życia, we wszystkim, czego sobie zaplanujecie. Jako nowy, świeży wójt, na którego oddaliście państwo blisko 70% głosów, będę robił wszystko, aby nasza gmina była przyjazna dla mieszkańców, przyjazna do zamieszkania, przyjazna do pracy na roli, do zakładania biznesu, żeby była bezpieczna dla naszych dzieci i potrafiła zaopiekować się naszymi seniorami. Tylko w tym roku podpisaliśmy, bądź lada dzień podpiszemy umowy na wykonanie dróg, oświetlenia, chodników, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na kwotę ponad 20 milionów złotych. Czekamy na dofinansowanie działalności Klubu Seniora. Już we wrześniu otworzymy kolejną część żłobka, kolejne 26 miejsc. A to wszystko, żeby sprostać państwu oczekiwaniom. Żeby nam wszystkim żyło się w naszej małej ojczyźnie, w naszej gminie Biała Podlaska jak najlepiej. Żeby nasza gmina z dnia na dzień rozkwitała. Szanowni państwo, gołym okiem widać, że przygotowanie tak wielkiej imprezy to nie lada wyzwanie logistyczne. Tu trzeba umieć współpracować z wieloma osobami. Dlatego przyszedł czas podziękowań. Dziękuję przede wszystkim gospodarzom dożynek, mieszkańcom miejscowości Dokudów, ale także okolicznym miejscowości. Ogrodnik, Perkowic, Ortela Książęcego. Szczególne podziękowania należą się druhom, strażakom z OSP w Dokudowie. To oni przez ostatnie tygodnie przygotowywali ten piękny plac, kosili pobocza. Można rzec, że malowali trawę na zielono, żeby sprostać państwa oczekiwaniom. Pomagali im również ochotnicy, strażacy z Ortela Książęcego. Jestem wręcz dumny, że mogę wspomnieć tutaj o ciężkiej pracy, jaką wykonał przewodniczący Rady Gminy, pan Maciej Hawryluk, który nie tylko nadzorował pracę, doglądał, ale brał udział także w przygotowaniach fizycznie. Przynosił ławki, stoliki, rozkładał namioty. Maciej, chylę czoła, za twoje zaangażowanie dziękuję. Dziękuję całej załodze Urzędu Gminy, która brała udział również w przygotowaniach. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o niezastąpionym Gminnym Ośrodku Kultury z panią dyrektor Agnieszką Borodiuk na czele oraz jej wspaniałymi instruktorami. Szanowni państwo, nie sposób też nie wspomnieć o naszych sponsorach. Bez ich pomocy finansowej te dożynki zwyczajnie byłyby dużo bardziej skromne. Serce się cieszy, jak widzę, że nasi przedsiębiorcy potrafią się dzielić tym, co mają i z własnej, nieprzymuszonej woli chcą partycypować w organizacji dzisiejszego święta. Dziękuję. Na zakończenie chciałbym podziękować ludziom, którzy przygotowali dzisiejsze piękne wieńce, piękne potrawy, przepyszne potrawy i piękne stoiska. To wy tak naprawdę jesteście sercem dzisiejszej uroczystości. To dzięki wam nasze dożynki są piękne, tradycyjne i smaczne. Szanowni państwo, życzę wszystkim pięknego dnia. Napawajcie się nim i korzystajcie z dobrodziejstw, jakie dał nam Pan Bóg i Matka Ziemia. Dziękuję.
Święto dożynkowe towarzyszy nam w Rzeczypospolitej od około XVI wieku. I pomimo, że zmienia się polska wieś, to święto charakteru swego nie zmienia. Dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, dziękujemy Panu Bogu za to, co urosło na polu i za to, co udało się zebrać. Po drugie, dziękujemy tym, którzy tam pracowali. Pierwsza część została uczyniona przez księża proboszcza na mszy świętej. Natomiast teraz proszę pozwolić, że złożę życzenia w imieniu radnych Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Przede wszystkim największemu gospodarzowi największego gospodarstwa, które się nazywa Gmina Biała Podlaska. Nowy gospodarz, szanowni państwo, więc życzę mu przede wszystkim dużo słońca, jak najmniej burz i zawieruch. I panie wójcie, to wszystko, co pan zasieje, czy te wszystkie inwestycje, które pan robi, żeby szybko rosły, żeby poprawiały się warunki życia mieszkańców i gmina bardzo szybko się rozwijała. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy pracują na roli, o naszych rolników. Szanowni państwo, ja wam życzę, żebyście za swoją pracę otrzymywali godziwą zapłatę. Żeby jakość produktów, które wytwarzacie, była ciągle niezmienna, czyli dobra i ekologiczna i smaczna. Życzę państwu, żebyście mieli komu przekazywać swoje gospodarstwa, żeby młodzież rozumiała potrzebę pracy na roli, żeby rozumiała znaczenie tej pracy, żeby rozumiała to, że waszym zadaniem, można powiedzieć misją, jest wyżywienie nas, czyli wyżywienie Polaków. Szanowni państwo, w tym dniu chciałbym też życzyć wszystkim uczestnikom udanego świętowania, udanej zabawy, odpoczynku i przede wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo. A ja przyjechałem.